Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Ciekawostek Numizmatycznych. Cześć, witajcie w kolejnym... No i się może zachłysnąć własną śliną. Dziś przygotowałem dla Was troszeczkę monet obscenicznych. Dostałem przesyłkę z Chin, z AliExpress. Zanim przejdziemy do zawartości, która jest, powiedzmy, delikatnie mówiąc, erotyczna, chciałbym Wam powiedzieć historię takich monet, żetonów, bo to właściwie to nie są monety, a żetony. Jeżeli wpiszecie sobie takie hasło Spintria, zobaczcie, co Wam się pokaże. Żetony bite w czasach starożytnego Rzymu, przedstawiające sceny erotyczne, rozdawane mieszkańcom Rzymu, prawdopodobnie celem realizacji w domach publicznych. Na jednej stronie miały jakąś scenę erotyczną, na drugiej zaś rzymską cyfrę, która prawdopodobnie określała czas wizyty. No i co dzisiaj z tymi monetami? One nadal są. Oczywiście nie mają takiego samego zastosowania jak w starożytnym Rzymie, ale tematyka nie jest obca, więc erotyka również tutaj zagościła. Zobaczcie. Jest tego dosyć sporo. Zobaczcie, że nie będę się bawił w rozpakowywanie wszystkich pojedynczo. Wszystkie mają nominał 6 euro, może wyjmę jedną, żeby było dobrze to widać, lepiej niż przez woreczek strunowy. O proszę, teraz jest to dobrze widoczne. 6 euros. Euros. Sex euros. Taki dziwny nominał. No i oczywiście na każdej monecie, czy tam żetonie z tyłu mamy scenę erotyczną. Może nie będziemy oglądać wszystkich, bo jeszcze nam usuną filmik za szerzenie pornografii. Ale zobaczcie, ile tego jest. Podejrzewam, że połowa kamasury się tu zmieściła. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Spintrii. Ja schowam sobie te monetki, żetonki. Na potem zobaczymy, czy kiedykolwiek będą coś więcej warte i zresztą chiński badziew. Szczerze kupiłem tylko po to, żeby Wam pokazać, że coś takiego jest. To nie jest żadna forma inwestycji, zresztą sporo kosztuje, możecie zobaczyć na AliExpress. Nie są to tanie rzeczy. Można kupić pojedynczą monetę lub mniejszy lub większy zestaw. Natomiast jeszcze wracając do historii Spintrie. Tutaj zobaczycie kilka takich... O, może się odsunę jeszcze, żeby było więcej miejsca. Kilka takich zaprezentowanych Spintri, oryginalnych Spintri z czasów Cesarstwa Rzymskiego. Zobaczcie, że te sceny erotyczne są bardzo zbliżone do tych, które widzieliście na tych chińskich podróbkach, monetach. Pewne sceny mogły określać zakres usług, natomiast, tak jak wspominałem wcześniej, rzymska cyfra mogła oznaczać czas trwania, czyli klepsydra. Także dziś trudno jest ocenić, ile czasu to była klepsydra. Podejrzewam, że około kwadransa, ale Rzymianie nie obierali swojego czasu na mierzeniu sekund, minut czy godzin. Dla nich był dzień i jego ułamki. Także klepsydry odmierzają czas zazwyczaj od kilku minut, minutę, kilku minut do godziny lub dłużej. I jaka była miara czasu w rzymskich domach publicznych? Nie wiem. Nie byłem, nie wiem, nie znam się. Także jeżeli interesują Was takie tematy w numizmatyce, zaznaczam, tylko z numizmatyką, o tym rozmawiamy, to dajcie znać w komentarzach, oczywiście mile widziane łapki w górę. I do zobaczenia następnym razem.